Dzisiaj chciałem Wam pokazać taką fajną rzecz, jaką jest strefa klienta. I generalnie jest tak, że ludzie nie do końca wiedzą, co mogliby tam robić. Przyjęło się tak, że... O, jeszcze mogę kamerę pokazać. Chyba jestem już, tak? Na wizji, super. Przyjęło się tak, że strefa klienta to tak naprawdę jest galeria klienta. Ale tak nie do końca, ponieważ pomyślałem sobie, że ze strefy klienta można by troszkę więcej wycisnąć. I tu nie mówię o jakimś tam natarczywym, tak jak widziałem w komentarzach, wciskaniu klientom czegoś na siłę. A raczej możecie to zrobić w takim normalnym sposobie, jako strona informacyjna. I wczoraj rano tak sobie pomyślałem, że może właśnie taką stronę bym zrobił, żeby Wam pokazać, co mi się działo w głowie. I Wam to teraz pokażę. Więc przejdę do screena. Tu. Ok. Stworzyłem taką jedną galerię klienta. Ona jest w całkowicie po prostu innym miejscu. Zdjęcia nie są moje, zdjęcia są innych fotografów, którzy kiedyś dostarczali je, żeby były opublikowane na tej stronie testowej. To jest taka strona test i tutaj to jest mój poligon, tak? I stworzyłem taką stronę Agnieszka plus Tomasz, ale zanim pokażę Wam, jak ta strona wygląda, przejdę może przez takie podstawy, które są w WordPressie, żebyście wiedzieli, jak to działa. Stworzyłem taką sekcję, która tutaj się nazywa strefa klienta. Jest ona zrobiona za pomocą Custom Post, czyli tego pluginu CPT UI. Ok? Darmowy plugin, który no, powinien działać z każdym template'em, który macie na WordPressie. Wiemy tylko, że na pewno haczy się na Flowfims, natomiast każdy inny bez problemów to chyba ogarnie. Tworzycie sobie tutaj taki nowy post, typ postów. To będzie, innymi słowy, wasz blog w blogu. Nie wiem, czy to jesteście w stanie tak sobie ogarnąć, zrozumieć, ale on się nie będzie miksował z postami, które macie, on się nie będzie miksował z galeriami. Jest to całkowicie coś oddzielnego. Tak jakby drugi WordPress w środku waszego WordPressa. Natomiast wszystko w jednym WordPressie. Dobra, zaczynam za bardzo zakręcać Was. Natomiast tworzycie w tym miejscu sobie taki post, który, nie wiem, nazwiecie galerię klientów, albo strefy, albo stronę klientów, cokolwiek. I to się pojawi tu. I tu możecie dodawać jako nowe posty. Ok? Czyli klikam sobie Add New i mogę sobie dodać nowego posta. I on złapie fajnego linka od razu, takiego, którego mu wcześniej zadałem. I na przykład, nie wiem, Martyna plus Jurek. Ok? I zobaczycie, że mam strefę klienta Martyna Jurek. Wszystko ładnie posegregowane, nie mieszam sobie tego ze stronami, natomiast wrzucam to jeszcze do śmietnika na razie. Ok, mam jedną galerię i nazwałem ją Agnieszka plus Tomasz, bo to są fajne imiona. W środku ja używam Visual Composer, więc tak naprawdę mam wszystko poukładane, jest elegancko. A teraz zobaczcie, co ja na takiej strefie klienta robię. Witam ich. Aha, jeszcze jedna rzecz. Wiecie co, większość tekstów tutaj sobie sam wymyśliłem i ja je użyję, więc nie kopiujcie moich tekstów, tak będę bardzo wdzięczny. Jest Agnieszka plus Tomasz, powitanie i takie jakieś fajne zdjęcia wymyślę. Tak jakbyście używali, nie wiem, Pixieseta, prawda? To takie zdjęcie okładkowe zawsze tutaj wrzućcie i będzie petarda, tak? To jest strona dla pary. Pierwsze co, to ja im chcę jeszcze raz podziękować. Wychodząc z wesela już im dziękowałem, więc no oni już, że tak powiem, dostali ode mnie podziękowania. Natomiast na tej stronie chcę jeszcze raz wprowadzić ich w taki dobry jakby nastrój. Dziękuję im, mogę przytoczyć coś z ich wesela, fajnie było i w ogóle. Następnie kolejny taki przerywnik, żeby podkreślić, co ja tak naprawdę dla nich zrobiłem. Ja już się tutaj nie sprzedaję, ponieważ wiesz, oni już mi zapłacili, wszystko jest już załatwione, zdjęcia są porobione, teraz właśnie je dostaną. Ok? Następnie pokazuję im slideshow. Ok? Bardzo proste, po prostu wrzucam na YouTube albo na Vimeo jakikolwiek slideshow. Czy to zrobię minutowy, czy zrobię 3-minutowy. Czy to może być Smart Slides, który jest taki popularny teraz. Cokolwiek, po prostu ten slideshow wyląduje tu i od tego zaczynam ich stronę, ponieważ jak to klikają, oni nigdzie nie muszą dalej iść. Wszystko nadal się dzieje na tej stronie, tak? Więc pokazuję im slideshow, następnie pokazuję im reportaż ślubny na moim blogu. Podkreślam, że to jest tak naprawdę wyróżnienie, bo to jest mój blog do cholery, nie? A nie ich. A więc pokazuję im, jak to fajnie było i jak to fajnie zrobiłem. Od razu im też piszę, że to właśnie tym mają się dzielić ze znajomymi. Czyli nie wiem, jeżeli oni klikną sobie tego linka, to oni wejdą na swojego bloga, którego ja zrobiłem na mojej stronie, tak? I oni bardzo chcą, żeby właśnie oni to sobie udostępnili. Jakkolwiek to zrobią, czy to wyślą mailem do znajomych, czy cokolwiek, ponieważ tu, w tym miejscu, często, gęsto jeszcze bym robił im konkurs. I dopisałbym tutaj autentycznie kolejny punkt, konkurs komentarzowy. Tak? Mieliście 150 gości, zostawcie 50 fajnych komentarzy od różnych gości, a nie wiem, dostaniecie 10 stron w albumie, cokolwiek i tak, nie wiedzą ile dostaną i tak, nie? Zależy jak tam zarządzacie swoimi albumami. Okej, dobra. Poczekajcie, szybko zerknę, czy wszystko się dzieje dobrze. Czy mnie widzicie, czy mnie nie widzicie? Dobra, jakieś komentarze lecą. Zaraz będziemy jechali przez komentarze, także spokojnie. A na razie po prostu przejdę przez to, co chciałem powiedzieć. I już. To będzie krótki live, natomiast chcę wam pokazać, jak taka strona może wyglądać. Ok? Dalej idziemy do takiej głównej gwiazdy wieczoru, czyli ich pełna galeria. I to też nie powinno być, że tak powiem, macie baton, kliknijcie baton i po sprawie, nie? Przygotujcie się troszkę lepiej i zróbcie coś takiego, na przykład jak korzystać z galerii. Ponieważ ja używam Pixieseta i często, gęsto ludzie no, nie kumają, że tam mają jakieś serduszko wdusić, że tu mogą kupić zdjęcie, tu mogą kupić coś tam. A więc fajnie by było im zrobić kolejną opcję, czyli nie wiem, oni klikną na tą galerię zdjęć, co nie? Idą sobie do tej galerii zdjęć. Tutaj mają swoje hasło albo i nie mają, co już zależy jak to będziecie tym zarządzali. A wchodzą sobie do tej galerii, jest wszystko fajne, natomiast patrzą i nie do końca wiedzą jak tu pobrać te zdjęcia na przykład. To mają tutaj ten baton jeszcze, jak korzystać z galerii. Tutaj jest taki fotograf, a wyślę wam tego linka. Na przykład on rozpisał jak używać tą galerię i rozpisał to jeszcze w taki sposób, że może zachęcić fajnie do kupna. Możecie to zrobić za pomocą wideo, możecie to zrobić za pomocą swojego posta, ale to robi robotę, ok? No i dobra. Daję im jeszcze jedną informację, że to jeszcze nie koniec. Mimo że zobaczyliście swoją galerię, czyli taką główną gwiazdę naszego kontraktu, za który płacili, a jest jeszcze parę rzeczy. Po pierwsze, wprowadzam ich w tematy albumów. Ja nie mam albumów w swoich pakietach. U mnie albumy są dodatkowo płatne i dodatkowo robione. Ok? Więc tu proponuję dwie rzeczy. Nie chcę ingerować w to, jak to sprzedajecie i co sprzedajecie dokładnie. Natomiast praktycznie każdy z was ma aparat, który może kręcić filmy. Zróbcie to na podstawie filmu. Tak się chyba najlepiej to sprzeda, bo będziecie mieli i muzykę, możecie podłożyć swój głos, jeżeli chcecie, a jak nie, to po prostu w fajny, animowany sposób możecie pokazać album. I to, co ja bym sprzedawał, to ja bym sprzedawał wydrukowane wspomnienia dla was i wydrukowane wspomnienia dla rodziców. Tak to mi najłatwiej chyba by przyszło. Ceny są z dupy, także nie patrzcie na te ceny. Natomiast ważne jest też, co napiszecie. Ok? I generalnie, jeżeli para się decyduje po obejrzeniu jakiegoś fajnego filmu z albumami, a te filmy zerknijcie sobie jako przykładowe, ponieważ one są mega. Autentycznie ktoś zrobił świetną robotę, kręcąc takie filmy i bardzo, bardzo mi się one podobają. Domyślam się, że jeżeli chcecie sprzedać jakiś drogi album, to właśnie na podstawie takiego filmu to zrobicie bez problemów, nie? To są filmy, które będą tylko w tej galerii, co nie? Tylko dla tych klientów, ok? No i ten opis, tak? Następnie po tym, jak klikną tu, zamawiam album, ok? To oni przejdą sobie na podstronę, która będzie już wyłączona z tej strefy klienta tak naprawdę, bo to będzie strona zwykła, ukryta na waszym WordPressie i to będzie formularz do zamówienia albumu. Tak naprawdę będzie to bardziej formularz do skontaktowania się z wami, ponieważ jak już dostaniecie takie zamówienie, że tak, chcemy ten album za 900, to po prostu ty zadzwonisz do nich i ustalisz, co tam będzie w tym albumie, tak? opowiesz im, jak mają wybrać te zdjęcia, to już jest dalej. Następnie na mojej stronie klienta chciałbym sprzedawać sesje plenerowe. Ok? Ponieważ ja też nie mam sesji plenerowej w pakiecie. Możecie to nazwać jak chcecie. Może to być sesja narzeczeńska, może to być sesja portretowa, może to być przed ślubem już nie, ale po ślubie, tak? Bo tak naprawdę ta strona to się dzieje wszystko po ślubie. Więc tak, jak najbardziej przycisk kończący jest umów sesję. Jest to po prostu oddzielny kontakt form dla nich, żeby umówić sesję. Bez konkretnych dat, tylko wypytam się o ich pomysł, a tak naprawdę później do nich zadzwonię i ustalimy tą sesję już telefonicznie. Oczywiście znowu zobacz przykładowe sesje, czyli tutaj będzie jakaś sekcja na blogu moim, która będzie miała wyselekcjonowane tylko na przykład plenery, tak? I to robimy sceną lub bez sceny. Jestem chyba tutaj skłonny zrobić to bez sceny, ponieważ no, sesje są różne, tak? Jeżeli ci zaraz powiedzą, że oni by chcieli tak naprawdę w Porto, no to cena Porto a Poznań będzie trochę różna, nie? I jest coś takiego jeszcze na przyszłość. I to jest chyba taki już kulminacja mojej strony klienta, czyli polecam coś na przyszłość, bo w fajny sposób możecie im napisać, po tym jak widzą już te zdjęcia swoje, czym jest tak naprawdę dla nich fotografia. I w większości przypadków ich ślub i to, że zabukowali Ciebie, jest właśnie tym momentem przełomowym, że to oni dopiero pierwszy raz w życiu zobaczą, czym jest profesjonalna fotografia od Was. Ok? I teraz, jeżeli chodzi o przyszłość, ja na przykład robię tylko zdjęcia ślubne, nie chwytam się niczego innego, więc wszystkie tu linki są wyselekcjonowane do fotografów, których polecam. Nie jestem, słuchajcie, tu nie ma co być pazernym i trzymać wszystko dla siebie. Każdy jest specjalistą w innych dziedzinach, więc miejcie swoją bazę kontaktów i zaoferujcie tej parze coś, ponieważ oni zaraz będą potrzebowali sesję ciążową, noworodkową, mogą potrzebować sesje biznesowe, mogą, czemu nie, fajne zdjęcie na LinkedIn albo na Facebooka, cokolwiek. A zdjęcia portretowe, mogą potrzebować zdjęcia rodzinne, to są rzeczy, których ja nie robię po prostu, tak? Mogą potrzebować buduar na przykład, cokolwiek, ale generalnie to im opiszecie. I na koniec zamykam swoją stronę jedną rzeczą. Formularzem, który jest tak naprawdę taki testimonial, to jest takie polecenie od pary albo nawet nie polecenie. Bardziej mi zależy na tym, żeby napisali, co im się podobało, co ja mogę zrobić lepiej i ich opinie na temat mnie, którą bym mógł użyć na stronie www. Tak wygląda moja strefa klienta wstępnie. Ok. To wszystko to jest demo tak naprawdę, żeby Wam tylko pokazać, że ta strefa klienta to nie ma być zawalenie zdjęć w WordPressie, bo to nic nie daje po prostu, czy nie? Macie tutaj wykorzystać potencjał całej strony, zaprojektować ją tak, aby zrobić upselling, aby utrwalić klienta w relacji i aby tak naprawdę przekazać mu materiały, na które się umówiliście. Ok? Co do tej strefy klienta, można to jeszcze zrobić w fajny sposób, ponieważ tą stronę, strefa klienta, można zrobić, zahasłować oczywiście te wszystkie po kolei galerie. Natomiast teraz pokażę Wam na podstawie Uncode, jeżeli ja bym miał kolejnego klienta, co nie? I kolejną galerię, którą muszę dla nich zrobić, to będzie to dla mnie mega proste, ponieważ ja tą stronę Agnieszka Tomasz, co nie? Wchodzę w mój Visual Composer. Jeżeli ktokolwiek używa Visual Composer, to jest świetna sprawa. Wchodzę w Templates i tworzę sobie template z tego wszystkiego. Robię strefa klienta, strona. Zapisuję template, ok. Zamykam te badziewie i idę i tworzę następną stronę, tak? I następna będzie, nie wiem, Klaudia plus Mariusz, ok? Wchodzę w mój backend editor, idę do template'ów i wybieram stronę, tą strefę klienta, template, który właśnie przed chwilą sobie zrobiłem, ok. Mam już tą stronę praktycznie gotową, ustawiam ich zdjęcie takie wyróżniające, dobra, czyli to była Klaudia i Mariusz. Po czym jadę wszystkie teksty, które tutaj robiłem. Dziękuję za zachowanie raz jeszcze. Tak naprawdę to będzie był taki tekst stały. Nie muszę tu nic robić, dobra? Wspaniałe chwile zatrzymane dla Was. Tekst stały, nie muszę nic robić. Muzyka, zdjęcia, Wasz slideshow. No podmienię slideshow, ok? Czyli po prostu wkleję sobie nowy slideshow, który zrobiłem dla tej pary. Róbcie slideshow, to jest świetna sprawa. Dobra, reportaż ślubny na moim blogu, ok? Tu tak naprawdę to zostaje, zmieniam tylko i wyłącznie linka i zdjęcie wyróżniające. Ok? Czyli wybiorę sobie nowego bloga. I ten blog się będzie nazywał na przykład to. I podmienię zdjęcie. Czyli zamiast tej pary wezmę inną parę. Dajcie tutaj coś. Dobra, może być to. Ok. Add media. Zapisuję. Pełna galeria. Teksty są te same. Baton, który muszę zmienić, to jest galeria zdjęć. Czyli mój Pixieset dla tej pary wklejam tu i po sprawie. Ok, to jeszcze nie koniec. Albumy zostają te same, zdjęcia zostają te same, sesje zostają te same, polecenia zostają te same i ostatni testimonial zostaje ten sam. Publikuję taką stronę. Ok, idę do mojej strefy klienta i w piękny sposób pojawia mi się kolejna strona. Klaudia Mariusz. W ten sposób, oczywiście pamiętajcie, te strony możecie zahasłować, zrobić z nimi co chcecie. Nie publikujecie ich do Google, bo nie ma najmniejszego sensu, to jest strona klienta. I jak dla mnie jest po sprawie, jest to temat rozpykany na maksa, gdzie każda para będzie miała swoją tak jakby stronę pod stronę i to jest świetna forma też do komunikacji z nimi, ponieważ Wy na tej stronie możecie modyfikować tą ofertę, możecie im dodawać rzeczy, możecie cokolwiek im zrobić. Wystarczy, że wrzucicie jakąś, nie wiem, świąteczną promocję, cokolwiek, bo tam możecie po prostu sprzedać im, co chcecie. I teraz tak, wcześniej się Was pytałem, czy ktokolwiek używa newsletter. Mianowicie, to jest właśnie ten sposób, że moglibyście już zacząć używać newsletter, ok, do swoich poprzednich par, ponieważ jeżeli każda para będzie miała swoją podstronę, i tam wrzucicie im z automatu po prostu jakąś ofertę. Kopiuj wklej na zasadzie, nie wiem, voucher 500 zł na cokolwiek. To wysyłając taki newsletter, że zerknijcie do Waszej strefy klienta albo zerknijcie na swoją stronę, ponieważ wrzuciłem, nie wiem, świąteczną ofertę albo moja koleżanka ma teraz mini sesję i po prostu mogę coś tam sprzedać im dodatkowo albo mogę ich choćby poinformować o czymś. Więc oni nadal będą wracać do swojej strony, co jest fajne. A tych stron możecie tworzyć tysiące. WordPress się nie zamuli, ponieważ nie wrzucacie całej galerii na WordPressa. Do tego proszę używać, nie wiem, swoje Zalamo, Pixiesety, Shootproofy, Picktimey, cokolwiek tam chcecie po prostu, co Wam jest wygodniejsze.